Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszny krem, krem z białych szparagów. Jest sezon w pełni na szparagi, tak więc pora na taki przepis. Jeżeli lubicie szparagi, koniecznie odwiedźcie mój kanał i zobaczcie przepisy na szparagi w sosie holenderskim z jajkiem oraz takie zawijańce szparagowe z szynką w cieście francuskim, także bardzo polecam. Ten przepis jest bardzo prosty, szybki, łatwy w przygotowaniu, niesamowicie taki wyrazisty, czuć bardzo szparagi. Tak więc bardzo zachęcam do przygotowania. Na samym początku odwiedźcie mnie jeszcze na moim Instagramie oraz Facebooku, nazwy wyświetlają się tutaj poniżej. Tymczasem już nie przedłużając, zabierajmy się do pracy. Przygotowanie, moi drodzy, przepysznego kremu, moim zdaniem jednego z najlepszych kremów, czyli kremu ze szparagu, rozpoczynamy od boczku. Boczek wędzony, około 10 deko, może 150 gramów w zupełności tutaj wystarczy. Pokroimy go sobie w kosteczkę, odkroję tylko skórę, a może nawet nie, jest dosyć miękka, tak więc nie będzie to konieczne. Tnę na paski o szerokości około 1 cm, a następnie kosteczkę, którą to zaraz sobie wytopimy. Boczek, moi drodzy, nie jest tutaj pozycją obowiązkową, jednak gorąco zachęcam do jego użycia. Nada on bardzo fajnego, takiego delikatnie mięsnego, wędzonego posmaczku, a o to właśnie mi chodzi. Boczek już pokrojony trafił do garnka, oczywiście bez wcześniejszego wlewania jakiegokolwiek innego tłuszczu. Wytapiamy od małego płomienia na skwareczki, a następnie dodamy kolejne składniki. Widzieliście, że pięknie przed chwilą boczek już nam się wysmażył i teraz nadchodzi kolejny etap, mianowicie posiekanie pora. Około, myślę, 10 cm białej części pora w zupełności wystarczy. Jeszcze końcówkę sobie odkrawam i siekamy w drobną kosteczkę. Może nawet nie musi być kosteczka, bo i tak to wszystko zmiksujemy, także w sumie kształt jest nieważny, ale mniej więcej takie kawałki, żeby dosyć szybko nam się podsmażyła, wystarczą. Do tego, moi drodzy, w tym samym czasie może trafić ziemniak. Jeden ziemniak, który zagęści, sprawi, że zupa, krem będzie aksamitna, delikatna, właśnie kremowa, przez to, że zawiera ziemniak w skrobie. Także jeden taki dosyć spory ziemniak również trafia do środka. Kroimy go po prostu na mniejsze kawałki, ale też żeby szybko nam się ugotował, no to staram się pokroić go w dosyć małą kostkę, moi drodzy. Wszystkie składniki mamy już pokrojone i teraz dorzucamy właśnie ziemniaka oraz pora do boczku. Posmażamy przez około 2-3 minutki i dorzucimy za chwilę szparagi. No i przejdziemy do szparagów. Potrzebne nam będzie kilogram dobrych, dużych, fajnych szparagów, czyli około 2 pęczków. Kroję je tylko na mniejsze kawałki. Kilka szparag zostawię do ozdoby, a w zasadzie ich tutaj główek. I takie szparagi dorzucę do pozostałych składników, które jeszcze raz znajdują się w garnku. Będę podsmażał je jeszcze dosłownie przez kilka chwil. Następnie zalejemy całość bulionem. Szparagi trafiają do środka, tak jak mówiłem, podsmażę je jeszcze około 2-3 minutek. Wspomnę tylko, że szparagi jeszcze obrałem z tej skórki, żeby uniknąć później tych łykowatych części w zupie, już samej takiej po zmiksowaniu. Oczywiście zawsze można przecedzić ją przez sitko, jeżeli nie będzie Wam się chciało obierać szparagów, no ale ja już to zrobiłem. Teraz to podsmażamy, za chwilę dolejemy bulion. Całość zalewam bulionem warzywnym, takim delikatnym, ale też dobrze doprawionym. Zalewamy
szparagi, tak żeby je tylko przykryć. Ten krem ma być dosyć gęsty. Później jeszcze oczywiście w razie czego można go rozrzedzić. Przykrywam i gotuję do miękkości. Myślę, że zajmie to około 10-15 minut. Szparagi już nam się ugotowały, są bardzo miękkie, tak więc przychodzi kolej na ich zblendowanie. Przed chwilą też widzieliście, moi drodzy, że pokroiłem 3 skibki chleba, chleba czerstwego. Pokroiłem go w kostkę i zrobimy sobie grzanki, tak żeby później jeszcze powrzucać odrobinkę czegoś chrupiącego do zupy. Tak więc blender i blendujemy na gładką masę. Do zmiksowanej zupki dorzucam troszkę śmietany kremówki bardzo gęstej. Dosłownie około 2-3 łyżek w zupełności wystarczy, więcej nie ma co. Fajnie sprawi ona, że zupka zrobi się jeszcze bardziej taka delikatna. Pieprz czarny, świeżo mielony, jeżeli macie biały, no to kolorystycznie będzie lepiej to wyglądało, bo nie będzie nam się tutaj nic gryzło. Mi niestety się skończył, tak więc z tego względu też używam czarnego pieprzu. Delikatnie też traktuję całość solą. Nie może też zabraknąć tutaj dosłownie szczypty cukru. Myślę, że pół łyżeczki takiej od herbaty w zupełności wystarczy. Ponownie wszystko zmiksujmy przez sekundę, podgrzewamy i krem jest gotowy. Wszystko mamy, tak więc przychodzi kolej na wykładanie przepysznego kremu. Jeszcze go delikatnie zamieszam i kilka chochelek trafia na półmisek. Przepięknie wygląda, niesamowicie pachnie, jego struktura też jest według mnie idealna. Polecam Wam przygotować coś takiego, zwłaszcza teraz w sezonie, kiedy szparagi są najlepsze. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy, jakie Wy lubicie najbardziej szparagi, czy zielone, czy białe, czy może w ogóle nie lubicie. I do tego wspomniane wcześniej te główki szparagów, tak żeby coś było do pochrupania. No to gdzieś obok tutaj grzaneczki, tak żeby jeszcze bardziej nam coś fajnego tutaj pod zębem chrupało. Kilka jadalnych bratków do ozdoby. Mamy to. Tak wygląda przepyszna zupka. Spójrzcie jeszcze z bliska, tak oto ona wygląda, jest niesamowita, szybka do zrobienia, bardzo łatwa, nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby ją zrobić. Ja na tym kończę odcinek, lecę zajadać, wszystkiego dobrego, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.